Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z Bigfootem i zapraszam Was na kolejną wyprawę podlodową, tym razem na Leszcze. Ciągle były okonie, no ale w końcu zdecydowałem się pojechać zdecydowanie dalej, na stare śmieci. No i jestem dzisiaj na naprawdę dużym jeziorze, głębokim. Łowię tutaj na takim 14-metrowym bylacie. No i już parę leszczy udało się złowić. Jest ryba. I to nie jest taka malutka. Gigant to nie jest, ale... Teraz zobaczymy, co tam było. Biurze się uruchomiło trochę. Jest leszcz, jest pierwszy leszcz. Cel dzisiejszej wyprawy. No, hit. Jest. Super. O kurczaki, ja mam branie na drugą wędkę. Jest kolejna ryba, chyba kolejny leszcz. Bajka. No, super początek. Też ta ryba zdecydowanie mniejsza. O, mikrusek. Ale jest. Już drugi. Dublecik na obie wędki. Co? Nie chcecie odpłynąć? Podkę założona. Mówimy dalej. Jeszcze druga. Ło, a tam już jest branie. No. Jest. Ledwo zdążyłem opuścić. No. Masakra. Ciekawe, czy się dało wziąć na dwie wędki w ogóle dzisiaj. Grubo. Trochę większy od tego drugiego. 25 może. Ale ile tego tu musi być? Wow, ale chyba na drugą wątkę też coś mam? Jakieś branie? Tak. Na drugiej wędce też mam rybę. No nie wierzę w to po prostu. Nie da się łowić na dwie wędki. Masakra. O, ten chyba większy trochę. Nie jestem w stanie łowić na dwie wędki. No, jak ktoś dzwoni. Coś. Rafał. Teraz nie mogę, bo holuję już czwartego. Dobra. Nara. Zadzwonię zaraz. Jest. Kolejne, ale wszystkie takie same. Takie. 25-30. I kolejny dublecik ląduje do wody. Ten nie może znaleźć drogi jeszcze. Hopa. O, jest. Jest ryba. Ale to maluszek. Nieduża ryba. Taki chlapaczek. Hopa. Do innej dziury. A tutaj już coś bierze, zobaczcie. Delikatnie się przygina kiwok. Ale tego jeszcze nie zacinam. Z kolei tam myślę, że będę dłużej czekał na branie, bo tam jest potężna zanęta, znaczy zanęta przynęta. Taka, jakiej używam normalnie w lato, czyli kilka białych, pinka i ochotka. Także gruba porcja na grubego zwierza, oby taki dzisiaj wziął. Ale branie. Masakra.
Ryba nie jest duża. To okonek. Agresywny okonek. Takie maleńkie. Ale bronię. Ale mała ryba niestety. Może znowu okonek. Nie, no najmniejsza ryba. Nie licząc okonia. A największą przynętę na wielkiego zwierza. O, jest branie, jest branie. Bardzo delikatne. Jeszcze zaczekam chwilę z zacięciem. Niech mocniej zaschnie. A chyba już wystarczy tego dobrego. Jest. I coś mamy. Już czeka. Tym razem na tej wędce, ale też bardzo, bardzo delikatne. Było delikatne, ale do czasu. Chciał mi zabrać tą wędkę. Oj, nie wiem, czym się nie... Chyba mi się wplątał w drugą wędkę. Tak to wygląda. Tak to wygląda, bo tam mi kiwek chodzi. O, a ten jest trochę większy. Możliwe, że największy dzisiaj. Chociaż niekoniecznie. I tak jak mówiłem, wplątał się w wędkę drugą. No, takiego smroda się udało złowić. A zaryzykuję do tej samej dziury, wrzucę go. Nie chcę płynąć. Chyba chcę zostać ze mną. No, dawaj. Śmigaj stąd. Jeżeli chodzi o nęcenie, to samego rana przygotowałem sobie turboblaka, którego Rafał chce mi właśnie ukraść. Siema. Dzwoniłem, ale nie będę szukał kamery. Jest. Ale mały. Aluszek. Strasznie małego. O Jezu, jazgasz. Tego pana się nie spodziewałem. Ale coś znowu mikroskopijnego. Jak znowu jazgasz, to się popłacze chyba. A tak idzie, jak jazgasz. No nie! Chciałem się popłakać i płaczę. Drugi jazgarz. Dramat. Właśnie przyszedł mój kolega Rafał, który marudzi, że mu nie chce pożyczyć zanęty, nie chce mu zestawów robić. Coś tam powiesz moim widzom? Na razie nie, dopiero zaczynam. Dobra, Rafał się rozkręca, to jest jego tajna miejscówka i mówi, że dzisiaj złowimy leszcze dwójki i te dwójki to będą małe, bo większe będą nam prostowały haki. No ale żeby do tego właśnie doszło, to teraz jeszcze szybko do nęce, bo brania trochę ustały, także ponownie po niedużej kulce zanęty do każdej z dziur. W sumie miałem nie dodawać tego jokersa, bo niby jazgarze się pojawiły, ale teraz nie ma w ogóle brań. No w sumie leszcze uwielbiają tego jokersa, także jeszcze odrobinę tutaj dodam. W sumie po to go kupiłem, więc ciach, to szybko wymieszam. Miały być mandarynki, ale tej zanęty się okazuje, że wcale tak dużo nie jest, także no takie malutkie mandarynki w sumie zrobię. I ciach, jedna kulka tutaj. Hoppa. Hoppa. I lecimy do Rafała. Niech też ma trochę nagrywa, no to jemu też rzucimy. Cyk. U. I cyk. Dobra, zanęcone, także mam nadzieję, że teraz wejdą te grube, tłuste lechy. Dobra, łowimy.
Oj. Ale znowu mała ryba. Znowu malutka ryba. Boję się, że jazgasz. Tak to idzie. Czwarty. Nie wiem, co tu się stało. Coś się popsuło. Ale ludzie wokoło też przestali łowić te leszcze. Ładny ten jazgarek, ale to dalej jazgasz. A muszę wam powiedzieć, że coś się popsuło. I to nie przed chwilą, tylko ponad 2 godziny temu. No kompletnie nic nie bierze. A jeszcze te 2 godziny temu jakieś tam jazgarze brały, no a teraz kompletnie nic. Kiwoki stoją jak zaczarowane. Zobaczymy, co u Rafała. Jak tam? Coś się trafia? O. A, ty też trafiłeś takiego. Co, nie odpłynął? O. Nie może znaleźć... No dobra, o. Dobrze, że przyszedłem, to popłynął akurat. Ale ty masz co? Jedno też tak samo jak ja. Na kiwok i... I spławiczek. I co? Same jazgarze, tak? Czy coś jeszcze? Jedna płoteczka. Jedna płotka. Płoteczka. Płoteczka. Okej. Okay. No także niezbyt ciekawie to wygląda. Już zbliża się godzina 13. Nie wiem, jeszcze z godziny to posiedzę, może dłużej. Rafał mówi, że mam siedzieć do samego wieczora, ale ja szczerze mówiąc bym się przeszedł jeszcze za okoniem. Co to na to? Nie bardzo mam ochotę. A to jest stary dziad leniwy, no już nie mam siły do niego. No. Nie chciałem się zlec z łóżka rano. Mówi, że w nocy nie spał, że pójdzie spać. Później nie chciał przyjść. Ja już nie wiem, już pogubiłem się w tym. No, przyjechaliśmy na leszcze, ale leszcze już nie biorą. Leszcze brały przez godzinę czasu. Tak szczerze mówiąc, no widziałem tylko jednego leszcza. Jeden wędkarz trafił rybę koło 1,5 kilo. I to by było na tyle, na jakieś 20 osób, 30. Tutaj ludzie migrowali, no i... Największość się już zawinęła do domu. Jeszcze trochę zostało osób tutaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8 osób, ale nikt nic nie łowi. Także ja póki co uzbrałem się w cierpliwość. A, no i jeszcze może korzystając z tego, że ryby nie biorą, to pokażę wam zestaw, na jaki próbuję dzisiaj łowić leszcze. Jeżeli chodzi o zestaw, to jest on banalnie prosty, wiadomo. Wędka z kołowrotkiem, ja akurat mam wędkę 70, a na końcu mocowanie na kiwok, akurat moja była bez tego, także sam to zrobiłem. Kiwok dość długi, tak od 10 cm w górę i raczej sztywniejszy taki, a to dlatego, że będę używał obciążenia takiego od grama do 1,5 grama najczęściej, właśnie po prostu zwykła śrucina, można przelotowej zablokować stoperami, ja używam zwykłej śruciny. I na samym końcu mamy haczyk. Haczyk wedle uznania. Ja akurat używam tak w przedziale od 8 do 14 najczęściej. I co? Przynęta, pęczek ochotki bądź ochotka z pinką, czasem z białym robakiem. No to różnie. Ogólnie zestaw bardzo prosty, żadnych tutaj przyponów nie ma. A po prostu haczyk, 10 cm wyżej ta śrucina i to tyle. Żyłka, no na leszcze wiadomo, najlepiej trochę grubsza. Ja akurat mam dzisiaj 10 i 8. Dziesiątka już myślę, że w miarę spoko, tą rybę 2 kilo to spokojnie się wyjmie. Może większą. No tylko, że dzisiaj no póki co nie mogę się o tym przekonać. Dobra, zarzucam wędkę. Jeżeli można mówić o zarzucaniu wędki podwodowej. No i czekamy, może się uda złowić jakąś fajną rybę. I jeszcze jedna ważna rzecz przy tym łowieniu. Opuszczamy przynętę na dno, ciężarek. No to zobaczymy po prostu. Żyłka nie będzie się wysunowała z kołowrotka właśnie go teraz. Zamykamy kabłąk. Ja sobie odkładam wędkę na podpórkę. I ją napinam. Napinam żyłkę i kiwok. Patrzę sobie na kiwok. Jeżeli kiwok się wygnie tak do oporu, cyk, znaczy, że śrucina się delikatnie podniosła. Chodzi o to, żebyśmy łowili tak, żeby śrucina była tuż nad dnem, dosłownie 0,5 cm mniej.
Może być po prostu naprężona żyłka i śrucina na dnie. Tak też może być. Tyle. Czekamy na kolejne branie. Ohoho, chyba mam branie. Dopiero co zarzuciłem. I ten kiwok delikatnie tutaj się coś... Jest! Jest ryba. Ale widzę, że od razu mi się wbiła w drugą wędkę. No, gigant to nie jest. Mam tylko nadzieję, że to nie jest jazgarz. No. Aha, okoń. Znaczy okoń, okonek. A dobrze, właśnie zmieniłem miejscówkę. Tam się kompletnie nic nie działo, nawet po zanęceniu. Ale jak widzicie, chyba nie tylko u mnie się nic nie dzieje. O, stop. Tam jeszcze jeden kolega jest. A wokoło nikogo. Nikogo kompletnie nie ma. Ja się po prostu przeniosłem w dziury, które już są zrobione. No i zobaczymy. Może tutaj będą ryby. Ale branie! O masakra, jakie... Jest! Coś jest. Ale mała ryba. A widzę, że na drugiej wędce też branie. O! Ale gigant! Jest kolejny. Mikroskopy biorą. O, troszeczkę większy. Ale pięknie podniósł. Jest wcięty. Cyk. Jest. O, jest chyba leszcz tym razem. Tym razem nie jazgasz. Mam nadzieję. Zobaczcie, w końcu się udało pierwszą fotkę złowić dzisiaj. Taka. Ile ona tu może mieć? 17-18 centów. A spoko. O, chyba lepszy jest trochę. No, jest chyba troszeczkę lepszy. No jest w końcu leszczyk, trochę odrobinę większy. Ale lechor. Jest kolejny, a ten jest trochę lepszy chyba. Nie. No, czyżby zaczęły brać? Aha, pociągnął, bo to jazgasz. No i ostatnia dnia. Ostatnia dnia. No i ostatnia ryba dzisiejszego dnia. No, pęczek, pinek. To... waleczny krąb. Także wystarczy tego na dzień dzisiejszy. Duże ryby oczywiście nie weszły. No dobrze, to by było na tyle. Pora kończyć dzisiejszą wyprawę. Słońce już tam schowało się za widnokręgiem. Niestety wielkie leszcze nie przyszły, no ale zabawa była niesamowita. Łącznie myślę, z 50-60 ryb się udało złowić. Fakt, nie były to giganty. Głównie leszczyki i krąpiki, jedna płotka, jakieś tam miazgarze, okonki. No ale naprawdę fajnie się łowiło, fajna odskocznia od łowienia okoni. No myślę, że jeszcze raz w tym roku spróbuję swoich sił z leszczami. Mam nadzieję, że z lepszymi efektami. A Wam, jeżeli się podobało, to zostawcie pierdoły, czyli lajka, komentarz oraz subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!